Gmina Krynica-Zdrój leży we wschodniej części Beskidu Sądeckiego. Znana niemal od 230 lat z leczniczych wód mineralnych, a także pięknej przyrody i górskiego klimatu. Dla tych walorów przyjeżdżały tu wybitne osobowości. Wśród nich znajduje się prymas Stefan Wyszyński, którego krynickie ślady będziemy odkrywać i nimi podążać. Prymas Wyszyński bywał tutaj w Krynicy od 1951 do 1978 roku. Były to pobyty nieoficjalne. One wiązały się z kuracją, z wypoczynkiem. Raczej to wszystko odbywało się incognito. No też ze względu na taką inwigilację, która była w stosunku do jego osoby prowadzona przez służby bezpieczeństwa. Po raz pierwszy przyjechał w towarzystwie swojego ojca, Stanisława Wyszyńskiego, oraz biskupa Antoniego Baraniaka. Wędrując po Krynicy szlakiem prymasa Wyszyńskiego, warto rozpocząć ten spacer od kościoła zdrojowego i od wystawy, która się tutaj znajduje. Wystawa zawiera takie dwie części. Jedną jest życiorys prymasa Wyszyńskiego, a drugą krynickie ślady pobytów prymasa Wyszyńskiego. Takie chronologiczne daty pobytów, osoby, które właśnie z nim tutaj przyjeżdżały, ale też, co bardzo ciekawe, relacje i wspomnienia osób pamiętających te czasy, czyli mieszkańców Krynicy. Będąc w Krynicy, nie można ominąć tego miejsca przy Leśnej 18, Ostoja, ponieważ jest także związane z księdzem prymasem Wyszyńskim. Przebudowa tego domu była ufundowana właśnie przez księdza prymasa Wyszyńskiego. Nigdy tu nie mieszkał, tylko u sióstr Elżbietanek, ale za każdym razem, gdy był w Krynicy, to tu przychodził, odprawiał mszę świętą, opiekował się duchowo osobami, które tutaj prowadziły ten dom. W roku 78 było poświęcenie kaplicy. W tej kaplicy bardzo ważnym elementem jest obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Jest to obraz, który ksiądz prymas ofiarował go właśnie specjalnie dla nas, dla naszej kaplicy. Wymowne są oczy Matki Bożej, która patrzy na każdego, kto tu przychodzi i każdego widzi. Zawierzenie jej można powtórzyć właśnie tu, w tej kaplicy, wzorując się na zawierzeniu księdza prymasa, który całe swoje życie, i szczególnie posługę kapłańską i potem prymasowską, zawierzał Maryi. Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest figura Matki Bożej w Parku Zdrojowym. Jest to miejsce takich codziennych spacerów prymasa. Tam modlił się, posąg został wykonany według projektu Artura Grotgera. Znajduje się tam od 1866 roku. Także można powiedzieć, że kolejne pokolenia, jak przychodzą tam, modlą się, dziękują za łaski, proszą o zdrowie. Prymas Wyszyński dużo spacerował ulicą Leśną. Taka bardzo urokliwa, piękna ulica. Udawał się tam do Ignacego Proszowskiego. Był taki rzeźbiarz, który mieszkał właśnie tam w jednym z domów. I właśnie Ignacy Proszowski wykonał przepiękne popiersie prymasa, które potem po latach posłużyło nam do wykonania pomnika prymasa w Krynicy Zdroju. W XIX-wiecznej Krynicy bywało wielu gości. Goście ci musieli gdzieś znaleźć miejsce, gdzie mogliby się spotykać. Dlatego w 1884 roku dyrekcja lasów i domen państwowych postanowiła rozpisać konkurs na budowę tego pięknego budynku, w którym się znajdujemy. Stary dom zdrojowy, bo tak jest teraz nazywany, wówczas miał być domem zdrojowym, kurhausem, dworcem zdrojowym, różne określenia były. Powstał w latach 1886-1889. Jest najstarszym obiektem na terenie deptaku krynickiego. Wnętrza zachowane są w dużej mierze oryginalne, bo i piękna klatka schodowa, i właśnie elementy sali balowej, zdobienia, one oddają klimat czasów, kiedy powstawały. Odbywały się najbardziej eleganckie bale, ponieważ Krynica w czasach swojej świetności gościła reprezentantów i świata polityki, i świata sztuki, bywała też arystokracja. Jest anegdota, która mówi, że w pewnych okresach, pewnie sezonu letniego, łatwiej było przeprowadzić spotkanie rządu w Krynicy niż w Warszawie, bo tutaj byli ministrowie, tutaj byli posłowie, tutaj były władze. Taką najbardziej znaną postacią, która mieszkała w domu zdrojowym, był marszałek Piłsudski. Przyjeżdżał do Krynicy wraz z żoną
i z córkami, żona Józefa Piłsudskiego, Aleksandra Piłsudska, razem z ministrem ówczesnym Bobkowskim byli przy poświęceniu kolejki na górę parkową. W tym budynku odbywało się wiele wydarzeń, między innymi zjazdy lekarzy odbywały się także już w późniejszych latach współczesnych nam kolejne edycje spotkań Forum Ekonomicznego Polska Wschód. Tutaj także odbywały się międzynarodowe wydarzenia, festiwal Jana Kiepury, który od 1966 roku odbywa się w Krynicy. Deptak to jest takie centralne miejsce, gdzie to się odbywa, więc koncerty festiwalowe także się odbywały w sali balowej tutejszego domu. Budynek żyje wciąż, mieszkają tutaj kuracjusze, korzystają z kuracji, z leczenia, tętni życiem, mimo swojego wieku. Pasjonatom oraz turystom, miłośnikom pieszych wycieczek polecamy przepiękny szlak Konfederatów Barskich. Rozpoczyna się w Tyliczu, gdzie znajduje się muzeum. Posiadamy rekonstrukcję mundurów z czasów Konfederacji Barskiej. Również mamy różne militaria znalezione w obozach, czy też w miejscu, gdzie odbywały się bitwy podczas Konfederacji Barskiej 250 lat temu na naszych terenach tutaj w Tyliczu. Kilka lat temu udało nam się odtworzyć mundury Konfederatów Barskich. No, słynna konfederatka, właśnie czapka. Oni jak gdyby zapoczątkowali, stworzyli tą konfederatkę. Oczywiście ryngrafy. To jest wizerunek Matki Boskiej. Każdy na piersi miał ten ryngraf. Odwoływano się do wiary Boga Ojczyzny podczas walk Konfederacji Barskiej. Oczywiście zwykły żołnierz Konfederat Piechur miał szablę polską, zaś mundur dowódcy, który już miał szablę Radziwiłłówkę. Mamy też oryginalną pikę, bardzo ostrą. Mamy pistolety z czasów Konfederacji Barskiej, no i bardzo dużo kul pociętych z pręta. Nie robiono kul okrągłych, tylko wożono na wozach długie pręty ołowiane, wytapiane w piecach. W czasie walki, gdy trzeba było szybko narobić kul, nie było czasu, żeby zrobić kuli okrągłej, to strzelano z takich, można powiedzieć, wałków. Tutaj akurat w ręku mam 250-letnią podkowę. Być może jest to podkowa konia generała Pułaskiego. A tutaj jest druga ciekawa rzecz. Znaleziona 800 metrów pod obozem kula armatnia. Czyli można sobie wyobrazić, jakimi potężnymi działami oni dysponowali w obozach, strzelając takimi potężnymi kulami. W ręku tutaj trzymam uniwersał wydany do szlachty polskiej, właśnie odczytywany w Atlickim Rynku. Z tego względu, że w Preszowie, w Gwałtowie, czyli w Austrii była siedziba generalności, odczytywano w polskim mieście, a że najbliżej był Tylicz, to odczytywano te uniwersały właśnie w Tyliczu na rynku. Z Tylickiego Rynku, idąc szlakiem Konfederatów Barskich, dochodzimy do Muszynki, gdzie jest piękna łemkowska cerkiew, a w niej barokowy ołtarz poświęcony świętej Barbarze. Według legendy właśnie ten obraz świętej znajdował się w polowym ołtarzyku Konfederatów Barskich w czasie, gdy mieli oni swój obóz w tej okolicy. Po zwiedzeniu cerkiewki wracamy na szlak. Szlak Konfederatów Barskich 12 km długości ma i biegnie granicą cały czas pieszo, bardzo spokojnie, łagodna trasa. Jedynie czeka nas jedno podejście pod Jawor, to jest 808 metrów nad poziomem morza i z Jawora schodzimy do obozu Konfederatów Barskich nad Muszynką, najlepiej zachowany w Polsce. 3,5-metrowe okopy, stanowiska armat, znajduje się tam kapliczka piękna z świętą Barbarą. Pokonanie 12-kilometrowego dystansu jest dużym wyzwaniem. Trwa około 5 godzin. Dlatego rodzicom z dziećmi polecamy 2-godzinny spacer połączony z zabawą. Jest to quest pod tytułem Wyprawa odkrywców. Na tych, którzy odnajdą skarb Konfederatów Barskich, w Tyliczu czeka nagroda. Powodzenia!